Jakże trudno dociera do naszej świadomości to, co się wydarzyło. Jakże trudno znaleźć słowa, które opisują tragedię, która dotknęła wszystkich Polaków, całą Polskę. Tragedia w wymiarze osobistym i tragedia w wymiarze państwowym. Dziś w studiu rozmawiamy, zastanawiamy się, jak ogarnąć bezmiar tej tragedii, tego, co się wydarzyło. Bronisław Wittstein, Tomasz Terlikowski. Witam Was, Panie Bronisławie. Jak, co powiedzieć? Co się... Właśnie, co powiedzieć? No. To strasznie trudno coś mówić w tej sytuacji, dlatego że no, już pani powiedziała właściwie podstawowe rzeczy. Można mówić teraz o tym, co... Co dalej? Można mówić o dwóch rzeczach. Właśnie pytanie o tym, czy można mówić, no trzeba mówić o tym, co dalej, ale równocześnie trzeba mówić o tym, cośmy stracili. Trzeba mówić o tych ludziach, kogośmy stracili, ale równocześnie oczywiście to są osoby publiczne i ich śmierć tworzy problemy publiczne. I o tym też trzeba powiedzieć, no, że to jest jakiś pewien porządek prawno-polityczny, że coś z tym trzeba zrobić, że to się zmienia sytuacja. Czy zginęli dowódcy wszystkich sił zbrojnych czy poszczególnych? No, to jest coś, to taka strata, którą bardzo trudno będzie, taka wyrwa, którą będzie bardzo trudno usunąć. No, teraz nam się to jeszcze wydaje jakieś dalekie bardzo, bo ja mam cały czas wrażenie, że to, co się wydarzyło, dociera do nas z godziny na godzinę coraz silniej, coraz mocniej, ale trzeba na pewno myśleć o przyszłości też. Trzeba myśleć o przyszłości, ale trzeba też sobie uświadomić, że to jest prawdopodobnie najtragiczniejsze wydarzenie w najnowszej historii Polski. To jest takie wydarzenie, które już zmieniło, ale to dopiero odczujemy za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, a jeszcze mocniej za kilka miesięcy zmieniło historię Polski. Zmieniło Polskę i od tego, jak my się zachowamy, bardzo konkretni ludzie na bardzo, bardzo różnych miejscach, zależy to, czy to będzie ofiara, która coś zmieni na lepsze, czy też nie. Ja bym powiedział jeszcze o jednej rzeczy. Tą rzecz widać świetnie na ulicach Warszawy. Ja pół godziny temu wróciłem z dziećmi spod Pałacu Prezydenckiego. Tam są tłumy warszawiaków. Tłumy Polaków z dziećmi, z całymi rodzinami, którzy idą. Czasem płaczą, czasem są tylko głęboko zamyśleni, niosą kwiaty, niosą znicze i tych ludzi z godziny na godzinę przybywa. Zwołują się także na 20.30 na placu Marszałka Piłsudskiego po to, aby się spotkać i też... W wielu innych miejscach. O 15.00 była odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego pod Pałacem Prezydenckim. Są zapowiedziane msze święte. To niewiele, ale to jest to, co można tym ludziom, którzy lecieli spełniać swoją rolę, najważniejszą rolę, jaką jest pielęgnowanie pamięci i w tej drodze ponieśli śmierć. To jest to, co możemy w tej chwili dać, a rzeczywiście w dalszej perspektywie no to jest ogromne wyzwanie, bo ta dziura, ta wyrwa to jest wyzwanie dla tych, którzy zostają. Ale tak jak powiedział pan Bronisław Wittstein, pielęgnowanie pamięci, wspominanie tych ludzi, którzy od nas odeszli, a zostawili ze sobą bardzo dobrą pamięć. To ludzie oddani także temu, aby przywracać pamięć historyczną, aby święcić te miejsca, gdzie Polacy oddali swoje życie, gdzie zostali zamordowani bestialsko, bo przecież czekaliśmy na transmisję uroczystości z okazji 70-lecia zbrodni katyńskiej, a byliśmy uczestnikami mszy żałobnej. To są wszystko bardzo symboliczne. Ponury paradoks, no bo jak pani słusznie powiedziała, oni jechali kultywować pamięć, oddawać cześć i oni zginęli sami, a my jesteśmy w tej sytuacji zobowiązani im oddawać tę pamięć. To jest w ogóle pewien problem głębszy, to znaczy, prawda, no, my dość często zapominamy o tym. Mam wrażenie, że jedno z takich niesłychanie pozytywnych aspektów stron prezydentury Lecha Kaczyńskiego to było właśnie przywracanie pamięci, bo narody, tak jak ludzie, bez pamięci giną. A przywracanie pamięci to nie przywracanie takiego ładu moralnego naszej pamięci. No, symboliczne odznaczanie tych, którzy przyczynili się do naszej niepodległości, wolności, co robił prezydent. Anny Walentynowicz, którą dzisiaj wspominaliśmy. No właśnie, to jest jeszcze kolejna, to jest nasza bohaterka absolutnie. Przypomnijmy, że to ona... To wyrzucenie jej z pracy spowodowało ten wielki strajk, który zaowocował Solidarnością, którego końca zobaczyliśmy polską niepodległość i wolność. Więc tutaj oprócz tych postaci, no, Anna Walentynowicz jest postać po prostu historyczna. Ale wspominamy też postacie kościoła, księży, biskup Tadeusz Płoski. No to powiedzmy właśnie też o tych osobach, zginęli. To też jest bardzo symboliczne. Wszyscy główni kapelani sił zbrojnych zginął
biskup Polowy Wojska Polskiego Katolicki, biskup Tadeusz Płoski, zginął arcybiskup Miron, biskup Polowy Kościoła Prawosławnego, zginął ksiądz Adam Pilch, całkiem niedawno mianowany szefem ordynariatu polowego ewangelicko-augsburskiego, zginął rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ksiądz profesor Rumianek, więc to są wszystko postacie także bardzo ważne. I to wydarzenie przez to nabiera takiej niezwykłej symboliki. Od niej trzeba jakoś uciekać, ale jest symboliczne, że w miejscu, gdzie leżą elity, polskie elity, teraz rozbiły się polskie elity. W mniejszym stopniu, to nie jest tak wielka wyrwa, ale to jest polska elita, duchowni, politycy, urzędnicy państwowi najważniejsi, bo to przecież i pan prezydent, ale również rzecznik praw obywatelskich, ale również szef Instytutu Pamięci Narodowej, ale także minister przewoźnik. To można powiedzieć symbolicznie, to jest wydarzenie niosące niezwykłe znaczenie i poszukiwanie jego sensu, poszukiwanie sensu w tym bezsensie, tak trzeba powiedzieć. To jest zadanie na wiele miesięcy i na dużo namysłu. Także trudno sobie wyobrazić cierpienie członków rodzin katyńskich, którzy przyjechali tam, którzy przeżyli przecież lata zakłamania, lata milczenia o tym, co się wydarzyło. Wcześniej ogromną traumę związaną z rozstrzelaniem i zamordowaniem swoich bliskich, a teraz dziś przeżywają ponownie straszną tragedię. Część z nich zginęło. Zginęła pani Łojek, która była jedną z ważniejszych postaci dla tego całego ruchu wdowa po wybitnym historyku polskim i tak dalej. Zginął twórca pomnika katyńskiego. No właśnie, jak się mówi, to zresztą można dodać. No to jest takie wstrząsające, to jest takie rzeczywiście jakieś światło nad tym miejscem dziwne. Trudno nam o tym mówić, a to zupełnie zrozumiałe, to co się wydarzyło. Bardzo trudno mówić na ten temat. My z godziny na godzinę przekazujemy Państwu kolejne informacje, to co możemy przekazać, to czego się dowiadujemy. W Polsce ogłoszona została przez marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego tygodniowa żałoba narodowa. Żałoba narodowa została ogłoszona także przez prezydenta Rosji. Dziś o 17.30 będziemy transmitować mszę świętą, która będzie celebrowana w intencji ofiar tragedii lotniczej w Smoleńsku. Będzie celebrowana na Wawelu. Dziś o 12.00 bił dzwon Zygmunta, który odzywa się w tych najważniejszych, tragicznych także dla narodu wydarzeniach. Mszę świętą będziemy dla Państwa transmitować o godzinie 17.30. Dziękuję za spotkanie.